Tajlandia. Nazywana przez wielu krajem uśmiechu, to istny raj na ziemi, który rokrocznie odwiedza blisko 20 milionów turystów z całego świata. Niemal przez cały rok świeci tu bowiem słońce. Jest krystalicznie czysta woda, bajeczne plaże i dzikie dżungle, zachwycające różnorodnością barw i dźwięków. Grasują tu bandy dzikich małp, które choć przez turystów uważane za słodkie, potrafią spłatać niejednego figla. Można zobaczyć tu tropikalne ryby, delfiny, słonie, tygrysy. Odwiedzić buddyjskie świątynie. Zjeść duriana, najbardziej śmierdzący owoc świata, którego w wielu krajach zabroniono spożywać w miejscach publicznych. I rozkoszować się jedną z najsmaczniejszych i zarazem najbardziej pikantnych kuchni świata. Poza tym jest tu tanio. I co chyba najważniejsze, biorąc pod uwagę przyjazne nastawienie miejscowych, bezpiecznie. A przynajmniej mówi nam się, że tak jest. Bo Tajlandia, podobnie jak każdy inny kraj na ziemi, ma też swoją mroczną stronę. Wyspę, na której w tajemniczych okolicznościach giną ludzie. I to o niej wam dzisiaj opowiem. Koh Tao. Malownicza wysepka o powierzchni 21 km kwadratowych, położona na zachodnim brzegu Zatoki Tajlandzkiej. Otoczona wodą i dżunglą zieleńszą niż wszędzie indziej. Zwana powszechnie Wyspą Żółwi. Jest marzeniem nurków, którzy przybywają tu z całego świata, by podziwiać piękno podwodnego świata zwierząt i roślin. Od pewnego czasu nazywa się ją jednak Wyspą Śmierci, jako że w tajemniczych okolicznościach giną tu ludzie. Pierwsze doniesienia na temat tego, że wyspa może nie być aż tak bezpieczna i przyjazna turystom, jak do tej pory sądzono, pojawiły się w sierpniu 2012 roku. Mniej więcej wtedy, gdy Koh Tao zaczęło znacząco zyskiwać na swojej popularności. Otóż 30 sierpnia tego roku Ben Harrington, 32-letni pracownik branży IT z Anglii, który przyjechał tu na urlop ze swoim bratem i kolegą, miał wypadek motocyklowy. W pół do pierwszej w nocy uderzył w słup wysokiego napięcia tak niefortunnie, że nie dało się go uratować. Przybyła na miejsce policja, nie zauważyła niczego podejrzanego. Tak więc jeszcze tego samego dnia skontaktowała się z brytyjską ambasadą, a ta poinformowała o zdarzeniu bliskich chłopaka. Powiedziano im, że zgodnie z tym, co twierdzi policja, zgubiły go używki, prędkość i brawura i że jutro dojdzie do kremacji. Jego matka, której było na imię Pat, stanowczo się temu sprzeciwiła. Nie mogła pozwolić przecież na to, by wszystko działo się tak szybko. Chciała przyjechać, być przy nim, zobaczyć go po raz ostatni i mieć pewność, że wersja, jaką jej się przekazuje, jest prawdziwa. Zaczęła więc nerwowo wydzwaniać pod wszystkie numery, jakie dostała z ambasady. I mimo, że przez bardzo długi czas, który ciągnął się w nieskończoność, nikt ich nie odbierał, w końcu jakimś cudem udało jej się dodzwonić. Krzyczała, prosiła i błagała, by się z kremacją wstrzymali. I w końcu dopięła swego. Władze postanowiły zaczekać, a ona wsiadła w samolot i przyleciała na wyspę. Gdy tylko dotarła na miejsce, zaczęła dopytywać o szczegóły. A wtedy okazało się, że wiele istotnych informacji zostało przed nią zatajonych. Między innymi ta, że Ben, gdy go znaleziono, nie miał przy sobie portfela i drogiego zegarka. Nie zostawił tych rzeczy w hotelu, a zdaniem brata miał je przy sobie w dniu tragedii. Wszystko wskazywało więc na to, że został okradziony. Pytanie tylko, czy przed, czy już po wypadku.
Bliskimi Bena zaczęły wtedy miotać prawdziwe wątpliwości. Zaczęli myśleć, że tak naprawdę wypadek syna upozorowano, a jego samego napadnięto. I mogli tego dokonać grasujący po tej okolicy rabusie. Banda, która, jak im doniesiono, zakradała się nocą w okolice popularnych wśród turystów dróg i używała drutów do przewracania motocyklistów. Pat poszła ze swoimi podejrzeniami na policję, ale ta nie wzięła ich na serio. Sekcja, którą ostatecznie przeprowadzono w policyjnym szpitalu w Bangkoku, podtrzymała poprzednią wersję wydarzeń, a policja nie zamierzała kłócić się z ekspertyzą specjalistów. Pat do dziś uważa, że do żadnego wypadku nie doszło, że Ben padł ofiarą gangu albo lokalnych policjantów, którzy często krzywdzą turystów i pozorują wypadki. Zgodnie z tym, co ustaliła druga sekcja, już w Anglii, jej syn bowiem nigdy nie skręcił karku, jak starano jej się wmówić, a miał uszkodzoną aortę. Mimo upływu lat kobieta wciąż składa wnioski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów, by bliżej przyjrzeli się sprawie jej syna. Zbadali okoliczności, przesłuchali świadków, sprawdzili kamery monitoringu. Nie poddaje się, mimo że nie ma co szukać pomocy u lokalnych władz. Sprawa Bena odbiła się szerokim echem nie tylko w Tajlandii, ale też na całym świecie. Przez niemal 2 lata, gdy matka chłopaka otwarcie mówiła w mediach o swoich podejrzeniach, panował tu względny spokój. Ale 1 stycznia 2014 roku na Koh Tao doszło do kolejnej, trudnej do wyjaśnienia tragedii. 25-letni Nick pochodził z Derby, w Anglii. Mieszkał z rodzicami i starszym bratem na przedmieściach Micallover. Jego ojciec, 56-letni Graham, był elektrykiem, a jego 53-letnia mama Tracy pracowała jako doradca do spraw świadczeń. On sam, gdy tylko osiągnął pełnoletność, poszedł w ślady ojca. O życiu zawodowym jego brata, 29-letniego Maca, nie wiadomo jednak za wiele. Wiadomo natomiast jedno, że Nick uwielbiał podróżować. Szczególnie upodobał sobie Tajlandię, znaną z tego, że jest piękna, ciepła, a przede wszystkim tania. Latał tam wielokrotnie, a swoją miłością do tego kraju zaraził swoich bliskich. Opowiadał im o walorach Tajlandii tak długo, że w końcu namówił ich na to, by w tym roku udali się tam razem. Na termin podróży wybrali święta Bożego Narodzenia i Sylwestra 2013 roku. Czas zwykle w Wielkiej Brytanii szary, deszczowy i zimny. Poza tym wolny od pracy i szkoły. Idealny więc na zorganizowanie wyjazdu dla pokaźnej grupy, bo na wspólnego Sylwestra dało się namówić także kilku przyjaciół rodziny. Wszyscy byli tą wycieczką bardzo podekscytowani, łącznie z Nickiem, dla którego miała to być już 7. wyprawa do Tajlandii. Gdy dotarli na miejsce, zameldowali się w urokliwym, usytuowanym na skarpie ośrodku dla wczasowiczów. Wynajęli kilka bungalowów z widokiem na morze, by każdy mógł czuć się swobodnie. Luke zamieszkał sam. Spędzali czas na plażowaniu, kąpielach wodnych i smakowaniu tajskich potraw. Nie inaczej było w Sylwestra. Wieczorem poszli na kolację, a po niej na kilka drinków do lokalnego baru Chopper's Bar and Grill. Rozmawiali, śmiali się i żartowali. Gdy ich żołądki były już pełne, postanowili udać się na pobliską, najpopularniejszą na wyspie plażę Saire, gdzie miało się odbyć głośne odliczanie do nowego roku i pokaz fajerwerków. Spędzili tam godzinę. O 1:00 zrobili się senni i postanowili wrócić do swoich bungalowów. Graham odprowadził Luka pod same drzwi. Następnego dnia on i jego żona wstali dość wcześnie. Poszli na śniadanie, poleżeli trochę na leżakach, a następnie spotkali się z przyjaciółmi i starszym synem na plaży. Luka z nimi jednak nie było.
Początkowo zrzucali to na wczorajszą noc. Twierdzili, że może potrzebuje nieco więcej snu. Może ma kaca, jest zmęczony. Ale gdy poszli sprawdzić jego bungalow, okazało się, że nie ma go w środku. Nie sądzili, by gdzieś poszedł sam, tym bardziej bez słowa. Dlatego poinformowali o jego nieobecności obsługę. Poprosili, by jeśli go zobaczą, niezwłocznie ich o tym powiadomili. Tracy wróciła do siebie. Ledwie zamknęła za sobą drzwi, gdy usłyszała krzyki, a potem głośne pukanie. Zerwała się z miejsca i chwyciła za klamkę. Po drugiej stronie zobaczyła swoich przyjaciół, którzy nie mieli dla niej dobrych wieści. Obsługa znalazła Luka. Unosił się na wodzie, niedaleko plaży. Tracy upadła na kolana. Zapanowała cisza. Kobieta była zdezorientowana i nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Przecież jeszcze kilka godzin wcześniej byli razem. Bawili się na plaży, a mąż odprowadził syna pod same drzwi. Widział nawet, jak kładł się do łóżka. Wszystko to wydawało się jej być takie nierealne, nierzeczywiste. A jednak była to prawda. Otoczona bliskimi, przez długie godziny zalewała się łzami. Policja tymczasem wcale nie zamierzała specjalnie przejmować się zbadaniem miejsca zdarzenia czy szukaniem potencjalnych świadków. Od samego początku utrzymywała, że chłopak po zakrapianej imprezie najzwyczajniej spadł z wysokiego na ponad 15 metrów klifu i utonął. Rodzina Nika jednak w to nie uwierzyła. To, co mówili funkcjonariusze, brzmiało niespójnie i nielogicznie. Nie byli w stanie przyjąć, że poszedł popływać sam, bo zwyczajnie nigdy tego nie robił. A po drugie, widzieli raport z sekcji. Gdyby Nick rzeczywiście spadł z klifu, tak jak starała im się wmówić policja, to zatrzymałyby go skały. Miałby poważne obrażenia, jakieś złamania. Tymczasem miał tylko jedną ranę na głowie. Poza tym nie wyglądał tak, jakby spędził wiele godzin w wodzie, a raczej tak, jakby go do tej wody wrzucono. I to całkiem niedawno. Ich teorie zdawały się potwierdzać ekspertyzy zagranicznych kryminologów, które zaczęły wtedy masowo wyciekać do mediów. Rodzice chłopaka, nie mając za bardzo czego się zaczepić i do kogo zwrócić się o pomoc w rozwikłaniu tej zagadki, starali sobie jak najdokładniej przypomnieć ostatnią noc z życia syna. To, z kim się bawił, z kim rozmawiał, a może z kim się kłócił. A wtedy ich olśniło. Nikowi wpadła w oko pewna młoda tajka, którą spotkał na plaży. Trochę ją podrywał, zagadywał, ale ostatecznie nie dała mu się namówić na randkę. Może była znajomą albo dziewczyną kogoś, komu się to nie spodobało. Gdybali. Ich zdaniem na to wszystko było tylko jedno wytłumaczenie. Nika ktoś śledził. Dotarł za nim do jego bungalowu. Poczekał, aż zostanie sam i wszedł do środka. Podejrzliwość rodziców rozbudzał fakt, że od innych turystów słyszeli o podobnych zaginięciach w okolicy. O tym, że ich również znaleziono w wodzie. Policja jednak drwiła z ich teorii. Gdy zadawali im pytania, zamiast na nie odpowiadać, śmiali się i żartowali. Zdaniem matki nie zajrzeli nawet do pokoju hotelowego syna. Nie szukali żadnych tropów, śladów DNA, odcisków palców. Nie zbadali nawet dokładnie miejsca jego znalezienia. Wobec takiego obrotu rzeczy rodzina szybko skontaktowała się z brytyjską policją i zaczęła walczyć o prawdę. Ciało Nika niezwłocznie przetransportowano do Wielkiej Brytanii, by ponownie zrobić sekcję. A jej wyniki były szokujące. Koroner przyznał wprawdzie, że rzeczywiście, tak jak mówiła tajlandzka policja, doszło do utonięcia, ale nie może wykluczyć, że wcześniej doszło do napaści. Powiedział, że ta sprawa trochę śmierdzi i jest podejrzana, bo ciało rzeczywiście nie wyglądało tak, jakby spadło z dużej wysokości.
To sprawiło, że w grudniu 2015 roku śledztwo, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, rozpoczęto także w Anglii. Jak dotąd jednak bez rezultatów. Całe miasteczko chciałobyśmy siedzieli cicho, ale nie daliśmy się uciszyć, mówiła matka Nika dla The Mirror. Mój starszy syn Matt dostał ostrzeżenie. Jacyś ludzie powiedzieli mu, że na wyspie mieszkają potężni i wpływowi ludzie, którym nie podoba się to, że węszymy i szukamy kłopotów. Ale to nas nie zniechęciło. Nie poddajemy się i mamy nadzieję, że pewnego dnia ktoś dotrze do sedna tego, co dzieje się na Koh Tao i co naprawdę stało się z naszym wspaniałym synem. 8 miesięcy później. 23-letnia Hana była młodą, szczęśliwą i pełną życia blondynką. Urodziła się w Anglii, w nadmorskim Hemsby, w hrabstwie Norfolk, gdzie mieszkała z mamą Susan, tatą Tonym i starszą o 3 lata siostrą Laurą, która była jej najlepszą przyjaciółką. Hana była osobą bardzo ciepłą i szczerą. Uwielbiała pracę z dziećmi, dlatego gdy przyszło jej wybrać kierunek studiów, zdecydowała się na pedagogikę. Studiowała w oddalonym od rodzinnego miasta o jakieś 45 km University of East England, gdzie w 2012 roku zdobyła licencjat. Zaraz po nim rozpoczęła studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie w Essex. Zdaniem kolegów i koleżanek była inteligentna, zabawna, energiczna i zarażała entuzjazmem, a swoją obecnością ożywiała każde pomieszczenie, w którym się znalazła. Ponad wszystko kochała życie i chciała z niego czerpać pełnymi garściami. Dlatego gdy nadeszło lato 2015 roku, postanowiła wyjechać w podróż swojego życia. Rozważała Europę, potem Australię, ale w końcu, w ostatniej chwili zdecydowała się na Tajlandię. By nie jechać sama, zaproponowała wspólny wyjazd 3 koleżankom, a one z miejsca się zgodziły. Słyszały o Tajlandii dużo dobrego. O tym, że można się tam nieźle zabawić. Wziąć udział w rozsławionych na całym świecie imprezach w pełni księżyca i dobrze zjeść. Mama Hany była tym wyborem, delikatnie mówiąc, niepocieszona. Słyszała o szalonych imprezach, jakie się tam odbywają. O tym, że w kraju panuje korupcja, że za błahe przewinienie można trafić do więzienia na całe życie. I to nie tylko za to, że zniszczy się banknot z wizerunkiem króla, o czym mówi się zwykle w kontekście tajskiego prawa. Czytała w gazecie o tym, że jakaś Rosjanka trafiła do aresztu za kupno muszelek na targu, a pewien Amerykanin tylko za to, że skrytykował w internecie jeden z hoteli, co na zachodzie jest przecież normalne. To też była zdania, że córka powinna wybrać inny kierunek. Prosiła ją nawet, by nie jechała, bo ma co do tej podróży jakieś dziwne przeczucia. Jednak córka, jak to córka, nie dała się przekonać. Kupiła bilety lotnicze, spakowała walizki i już niebawem wylądowała w Bangkoku. Ten czas był jednym z piękniejszych w jej życiu. By nauczyć się gotować po tajsku, zapisała się na kurs gotowania, a gdy go skończyła, wybrała się z koleżankami na kilkudniowy trekking po okolicy. By oszczędzić nerwów mamie, codziennie dzwoniła przez Skype'a i pisała SMS-y. W jednej z takich rozmów poinformowała ją o tym, że właśnie zaczyna kolejny etap wycieczki. Że leci na maleńką wyspę Koh Tao, by całymi dniami pływać w morzu i się opalać. Ta wiadomość nieco uspokoiła Susan. Hana i jej koleżanki zaraz po przybyciu na wyspę, 25 sierpnia, udały się do hotelu Ocean View Bungalows, położonego nieopodal najpopularniejszej w tym regionie plaży Saire. I właśnie wtedy wpadła na Davida. 24-letniego, wysokiego i przystojnego bruneta z wyspy Jersey. Los chciał, że on i jego 2 kumpli stali przy recepcji. Zaczęli rozmawiać i niemal od razu między nimi zaiskrzyło.
Dziewczyna dowiedziała się, że chłopak jest studentem. Zrobił właśnie licencjat z inżynierii lądowej i konstrukcyjnej na Uniwersytecie w Leeds i w październiku zaczyna magisterkę. A ostatnie 6 tygodni przed przylotem do Azji spędził w Australii, gdzie odbywał staż. Umówili się na dole za kilka godzin i od tej chwili stali się nierozłączni. Jak przystało na młodych ludzi cieszących się życiem. W dzień pili, bawili się, śmiali i kąpali w krystalicznie czystej wodzie, a nocą chodzili ze swoimi znajomymi do barów i dyskotek. Tak było również 15 września. Do położonego jakieś 800 metrów od ich hotelu Chopper's Bar and Grill Hannah przyszła krótko po północy. David dołączył do niej 2 godziny później, o 2:08. Wkrótce zakochani opuścili lokal tylko we dwoje, zostawiając swoich towarzyszy. Szli brzegiem morza, przytuleni i wpatrzeni w siebie jak w obrazek. Prawdopodobnie rozmawiali o czymś błahym i banalnym, być może o planach na następny dzień, o tym, że znów się spotkają. Może opowiadali sobie o rodzinie, o swoich miastach, może żartowali. Jak było naprawdę, nie dowiemy się już nigdy, bo David i Hannah nie wrócili do hotelu. Ani tej, ani żadnej następnej nocy. 15 września około 6:30 rano osoby sprzątające plażę znalazły ich ciała. Hannah leżała na piasku, a David kilka metrów dalej w wodzie. W pobliżu miejsca, w którym się znajdowali, natrafiono na 3 niedopałki papierosów, poplamione ubrania i brudną ogrodową szuflę. Poranne odkrycie wstrząsnęło okolicą i natychmiast ściągnęło na plażę tłumy. Turyści nagrywali filmiki i wstawiali je na swoje media społecznościowe. Zaśmiecali miejsce tragedii i nieświadomie niszczyli potencjalne dowody. Gdy stało się jasne, że nie doszło do żadnego wypadku, a dziewczyna została wykorzystana, w popłochu zaczęli przebukowywać bilety powrotne. Paniki nie ustrzegli się również mieszkańcy Kotao. W obawie przed utratą klientów domagali się natychmiastowego ujęcia sprawców. 6-osobowa grupa policjantów, bo taką liczbą dysponowała wyspa, szybko zabrała się do pracy. Rozmawiała głównie z wczasowiczami i nielegalnymi migrantami, bo sądziła, że takiego czynu na pewno nie dopuściłby się żaden Taj. Musiał to zrobić obcokrajowiec. I szybko znalazła podejrzanych. Przeglądając nagrania z okolicznego monitoringu, dostrzegła 3 mężczyzn jadących na motorze. Około 2 nad ranem zatrzymali się pod sklepem 7-Eleven, gdzie kupili piwo i papierosy, a następnie skierowali się w stronę plaży, na której znaleziono parę. To wystarczyło, żeby uznać ich za podejrzanych. 1 października jednego z mężczyzn odszukano i przesłuchano. Niejaki Mał, lokalny grajek, który umilał turystom czas przygrywając na gitarze w trakcie różnorakich imprez, przyznał, że owszem, był tam wtedy z kumplami, ale wkrótce wrócił do domu i położył się spać. Oni zostali na plaży. Kumple, o których wspomniał, 21-letni Zhao Lin i jego rówieśnik Wai Fio, byli nielegalnymi migrantami z Birmy, którzy pracowali jako barmani w jednym z okolicznych barów. I mimo iż początkowo twierdzili, że nie mają zielonego pojęcia o tym, co się stało, że tej nocy nie widzieli żadnych Anglików, po kilkunastogodzinnym przesłuchaniu przyznali się do winy. Wyznali, że zaraz po wyjściu ze sklepu bawili się na plaży. Siedzieli na pniu drzewa. Pili, palili i śpiewali do piosenek, które wygrywał im Mał. Słowem, dobrze się bawili. Ale gdy Mał poszedł do domu, a oni zostali sami, zobaczyli przechodzącą wzdłuż wybrzeża parę. Śliczna, drobna blondynka szła wtulona w swojego chłopaka. Poruszała się wolno, spokojnie,
ale w pewnym momencie przystanęła i zaczęła go całować. Zaw poczuł wtedy przedziwną i trudną do okiełznania żądzę, z którą choć próbował walczyć, nie miał żadnych szans. Dlatego gdy David i Hannah minęli miejsce, w którym stali i zniknęli za skałami, zaczął nerwowo rozglądać się dookoła. Na pobliskim ogródku działkowym leżała szufla. Chwycił ją w dłonie i w tej samej chwili zaczął biec w ich kierunku. Zdezorientowany i równie podniecony Vai pobiegł za nim. Gdy pozbyli się chłopaka, zostali z Hannah sam na sam. Zaraz po wysłuchaniu zwierzeń Birmańczyków, policja oświadczyła, że nie ma co do winy tych dwojga absolutnie żadnych wątpliwości. Bo nie tylko nagrały ich kamery monitoringu w okolicy plaży, a ich DNA pasowało do tego na szufli, ale też w mieszkaniu kolegi Vaya znaleziono telefon Davida. Chłopak zeznał co prawda, że Vai powiedział mu, że go znalazł, że szukał swoich ubrań po wyjściu z morza, ale zamiast nich znalazł aparat, który postanowił zatrzymać. Ale ta historyjka była mało wiarygodna. Tym bardziej, że DNA obu migrantów znajdowało się również na niedopałkach papierosów i w Hannie. A ten ostatni dowód był niepodważalny. Śledztwo poszło więc szybko i sprawnie, a sprawa była w swej logice niezwykle prosta. Jak wyjaśnia znany doradca do spraw zdrowia psychicznego, dr Todd Grande, mężczyźni zobaczyli zakochaną parę. Poczuli zazdrość i jednocześnie złość na zachodni styl życia. Na to, że ci młodzi ludzie w przeciwieństwie do nich mogą sobie pozwolić na tak wiele. Na to, by wyjeżdżać na wakacje, kupować co chcą, bawić się, całować. A oni muszą całymi dniami harować za marne grosze. Do tego na czarno, w wiecznym strachu o jutro. 3 października 2014 roku przeprowadzono z nimi wizję lokalną na plaży Sajre. Zakuci w kajdanki, ubrani w kaski i kamizelki kuloodporne, wskazywali miejsca i opisywali szczegóły zdarzeń. Z wyraźnym strachem na twarzach pokazywali, jak potraktowali Davida, w którego wcielił się przypadkowy turysta. I co zrobili z Hannah, którą zagrała w tej scenie lokalna dziennikarka. Gapie, których była na plaży blisko setka, natarczywie robili zdjęcia. Ustawiali się nawet w kolejkach, by nie wchodzić sobie w drogę i uchwycić co lepsze momenty w najlepszej perspektywie. Mimo, że wiele z tego, co mówili i pokazywali, nie pokrywało się z dowodami i ekspertyzami specjalistów, niebawem stanęli przed sądem na sąsiedniej wyspie Koh Samui i na podstawie przyznania się do winy i zabezpieczonego na miejscu DNA zostali skazani na karę śmierci. Rozprawa odbyła się bez kamer i dziennikarzy, a Birmańczykom odmówiono prawa do obrony. Nie przydzielono im adwokatów z urzędu. Nie poinformowano ich o prawach. Z tego co wiadomo, urzędnicy traktowali mężczyzn z lekceważeniem. Prokurator co jakiś czas przysypiał, a sędzia wychodził z sali bez podania wyraźnego powodu. Zaw i Vai, słysząc ten surowy wyrok, odwołali wcześniejsze zeznania. Powiedzieli, że są niewinni, że policja wymusiła na nich przyznanie się siłą. Obiecała, że jeśli zrobią, co im każą, pójdą na plażę i pokażą wszystkim, co zrobili, dostaną co najwyżej 2 lata. Oskarżeni mogą mówić, co chcą, powiedział wtedy szef policji. Mogą wycofać swoje zeznania, jeśli chcą. Mamy konkretne dowody, w tym dowody DNA z ciała Hanny, które pasują do 2 podejrzanych. Ludzie z okolicy szybko podłapali temat i zaczęli szeptać. W rozmowach z mediami anonimowo donosili, że wierzą migrantom, że ich zdaniem winni są nie oni, a lokalna wpływowa rodzina, która rządzi wyspą i którą policja chroni. Gang, o którym nie wolno im pod żadnym pozorem mówić. Brano pod uwagę opcję, że tamtej nocy młodzi Brytyjczycy pokłócili się w barze z jakimś Tajem powiązanym z grupą. Być może nieświadomie podnieśli na niego głos.
a to jest w tej kulturze zakazane. Kolega Davida, Sean, mniej więcej w tym samym czasie udzielił jednej z gazet szokującego wywiadu. Powiedział, że kilka dni po tragedii poszedł do baru, w którym po raz ostatni widziano Davida, by porozmawiać o tym, co się stało. Wtedy niespodziewanie podeszło do niego kilku mężczyzn, którzy obserwowali go od jakiegoś czasu. Wiemy, że to ty ich skrzywdziłeś. Nie doczekasz jutra, a policja uzna, że zrobiłeś to sobie sam. Wyszeptali mu do ucha. Przerażony tym, co właśnie usłyszał, Sean w jednej chwili poderwał się z miejsca i uciekł. Mężczyźni biegli za nim aż do miejscowego supermarketu, w którym się schronił. Opublikował wtedy na Facebooku desperacki post, który brzmiał: Mafia mnie ściga. Po jakimś czasie przyjechała policja, która eskortowała go do hotelu. Chłopak bał się jednak, że funkcjonariusze są w zmowie z tymi ludźmi i przekażą im informacje o tym, gdzie się znajduje. Dlatego w pośpiechu spakował się i uciekł do dżungli. Spędził w niej noc, a następnego ranka opuścił wyspę. W rozmowie z dziennikarzami twierdził, że mężczyźni, którzy go zaczepili, chcieli go wrobić. Zależało im na tym, by winnym był człowiek z zachodu, nie miejscowy. Głos w sprawie zabrali wtedy rodzice Nika. Chłopaka, który kilka miesięcy wcześniej w tajemniczych okolicznościach zginął na tej samej plaży, po wizycie w tym samym barze, co David i Hannah. Oni też nie wierzyli w winę migrantów. Byli zdania, że Nika skrzywdzili ludzie, których policja nie może lub zwyczajnie nie chce schwytać. Uknęła tę intrygę, by zataić fakt, że jest nieudolna. By podtrzymać złudną bajkę o tym, że wyspa jest bezpieczna dla turystów i nie ma powodów, by bać się ją odwiedzać. Widząc poparcie społeczne dla swojej sprawy, Birmańczycy złożyli apelację od wyroku, a grupa zagranicznych adwokatów, pro bono, a więc całkowicie bezpłatnie, postanowiła ich w tej nierównej walce wesprzeć. Mężczyźni po raz drugi stanęli przed sądem w grudniu 2015 roku. Tym razem w prowincji Nonthaburi, na północ od Bangkoku. Szum medialny w kraju i za granicą jednak wcale nie pomógł. Na nic się zdały tłumaczenia, że przyznanie się do winy wymuszono na mężczyznach siłą, że dowody przeciwko nim były niewiarygodne. Testy DNA, jakie wykonano w szpitalu w Bangkoku, były sfałszowane, a samo DNA tajemniczo zniknęło, gdy chciano ponownie je przebadać pod kątem zgodności. A brytyjska reporterka Susan Buchanan dowiodła, że tamtejsze laboratorium nie posiada akredytacji do przeprowadzania badań kryminalistycznych, jedynie do ustalania ojcostwa. Na nic się zdało przekonywanie, że policja obarczyła Birmańczyków winą za coś, czego nie zrobili. A całe śledztwo nie odbyło się zgodnie z międzynarodowymi standardami, bo migrantom nie przyznano prawa do obrony w trakcie pierwszego procesu. Wyrok podtrzymano. Jako że, cytuję, dowody były przytłaczające, odpowiednie i wbrew temu, co mówią obrońcy, wiarygodne, a policja zaprzeczyła, by oskarżeni faktycznie wycofali swoje zeznania. Zdaniem sądu bliscy ofiar zgodzili się z wyrokiem. Prawda była jednak taka, że rodzice Davida chcieli dla sprawców kary, ale nie aż tak surowej. Zależało im na tym, by dostali dożywocie, i mogli w zamknięciu przemyśleć swoje zachowanie i okazać skruchę. Poprosili więc sąd o pobłażliwość. Ten ich jednak nie wysłuchał. Birmańczycy słuchali natomiast werdyktu w wielkim skupieniu, nie wykazując żadnych emocji. Chyba nie do końca zdawali sobie nawet sprawę z tego, w jak beznadziejnej sytuacji się znaleźli. W ich obronie stanęło wtedy mnóstwo ludzi z całego świata. W tym znana grupa Anonymous, która masowo zaczęła hakować i usuwać strony tajskich więzień i sądów. Niezłomnie pisano petycje o ułaskawienie. Posty o tym, że policja broni branży turystycznej kosztem niewinnych ludzi, a matki wygłaszały chwytające za serce mowy. Ostatecznie 14 sierpnia 2020 roku, w dzień 68. urodzin króla, wyroki młodych Birmańczyków i blisko 2000 innych skazanych zamieniono na dożywocie.
Nigdy nie byłem szczęśliwszy niż tutaj. Kotao jest piękne, a Tajowie bardzo życzliwi. Mówił David dosłownie na kilka godzin przed swoim wyjściem do baru tamtej nocy. A świadomość, że były to jego ostatnie słowa, złamało jego bliskim serce. Jesteśmy dumni z naszego syna i z tego, co osiągnął w swoim krótkim życiu. Strasznie za nim tęsknimy, za jego uściskami, promiennym uśmiechem i zaraźliwym entuzjazmem, mówili dla The Mirror. W przeciwieństwie do bliskich Davida, rodzice Hany nie skomentowali wyroku. Z wypowiedzi Laury, siostry Hany, można jednak wywnioskować jedno, że mimo wielu dowodów przeciwko migrantom, nie do końca wierzą w ich winę. Policja w Tajlandii jest skorumpowana, przez to ten kraj nie jest bezpieczny dla turystów. Przez cały pobyt mi grożono i robili to Tajowie, mówiła Laura dla Independent. Dlatego jestem pewna, że zrobili to obywatele tego kraju. Wielu Tajów nienawidzi ludzi z Zachodu i ma niewielki lub żaden szacunek dla ludzkiego życia. Do dziś nie mogę wymazać z pamięci pewnej okrutnej sceny, której byłam świadkiem. Gdy moi rodzice rozpaczali po stracie Hany, policjanci wybuchnęli rubasznym śmiechem. Śmiali się i przez śmiech powtarzali: po co zawracacie nam głowę? Wracajcie do siebie i zróbcie sobie kolejne dziecko. A na sali sądowej usłyszałam: o co takie wielkie halo? Zgodnie z naszą wiarą w reinkarnację, Hana wróci jako coś innego za 30 dni. Może wtedy będzie miała więcej szczęścia. Pogrzeb Hany odbył się w piątek 10 października 2014 roku, a więc prawie miesiąc po tragedii. Ceremonia była niezwykle wzruszająca. Blisko 200 żałobników, ubranych w jasne kolory, zgodnie z wolą rodziny, by stworzyć klimat ślubu, szło za białą karetą, eskortowaną przez policję na koniach. Nasza rodzina jest rozbita i nigdy już nie będzie taka sama, łkała Susan, jej matka. Pamiętam dzień, w którym dowiedzieliśmy się, co się stało. Mój mąż wpadł do kuchni, upadł na podłogę i zaczął płakać. Hana była taka kochana, tak wiele osiągnęła. To nie jedyny dramat, jaki spotkał tę rodzinę. Dokładnie 5 lat później, 16 września 2019 roku, w wyniku komplikacji po operacji, po latach ciężkiej choroby, zmarła także 30-letnia Laura, starsza siostra Hany. Była wtedy w ciąży. Rodzicom nie została więc już ani jedna córka. Niesłyszalny głos. Elise była ładną, inteligentną i pełną życia Belgijką, która skończyła medycynę w Europejskim Instytucie Medycyny Naturalnej w Brukseli. Kochała podróżować. Często wyjeżdżała sama, ale nie przeszkadzało jej też podróżowanie w towarzystwie. Tym bardziej, że w 2016 roku jej mama Michelle zadeklarowała, że chce wyjechać z nią. I to nie na 2-tygodniowy urlop, a długą, wielomiesięczną podróż życia. Przez kolejne miesiące obie panie spełniały więc swoje marzenia. Z radością czerpały całymi garściami z szalonych wycieczek po świecie. Zwiedziły Tajlandię i Indie, gdzie zajadały się tamtejszymi specjałami i podziwiały buddyjskie świątynie. Przejechały wzdłuż i wszerz Australię i Nową Zelandię, gdzie oddawały się morskim sportom, a Elise znalazła spełnienie w medytacji i ciszy. Po ponad 2 latach matka postanowiła zakończyć tę wspaniałą przygodę i wrócić. Jej córka miała natomiast inne plany. Zamiast do Belgii, kupiła bilet do Tajlandii. Tym razem jednak nie chodziło jej tylko o zwiedzanie, plażowanie i wspinanie się po skałkach. Podobnie jak miliony jej podobnych, chciała poszukać sensu życia, odkryć i poznać siebie. Pobyć w odosobnieniu, z dala od elektroniki i wielkiego świata. Poczuć, co to znaczy tak naprawdę być wolnym. Wolnym od przebodźcowania. Od 8-godzinnego dnia pracy, wiecznego pośpiechu, pogoni za pieniądzem i udziału w wyścigu szczurów.
pobyć sam na sam z naturą i przede wszystkim ze sobą. Poznać swoje pragnienia, swoje zalety i wady. Zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebuje. Czego chce, a czego nie chce. Znaleźć kontakt z własnym ja poprzez medytację i jogę. Szybko znalazła to, po co przyjechała. Na wyspie Koh Phangan spotkała ludzi, którzy dzielili z nią te same poglądy. Oni także zostawili dom, rodzinę i cały dawny świat, by oddawać się rozmyślaniu, pracy nad sobą i zrozumieniu sensu istnienia. Mający swoje korzenie w Indiach kult Satya Sai Baby, który po 2011 roku rozprzestrzenił się na całą Azję i posiada aż 1200 ośrodków kultu w 126 krajach, w tym w Tajlandii, był tym, czego od dawna poszukiwała. Dawał jej poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i spełnienia. Wraz z dwiema koleżankami, Nuri i Rani, postanowiła do niego dołączyć. Ludzie, którzy żyli w wioskach, Tongsala i Hing Hong Village ze swoim guru Ramanem Andreasem z Niemiec, którego utożsamiali z Bogiem, wydawali się być szczęśliwi. Tacy wolni od naleciałości materialistycznego świata, pochłonięci ideą być, a nie mieć. Wspólnie ćwiczyli jogę, medytowali, brali udział w zajęciach z tantry, czyli warsztatach wykorzystujących medytację, wizualizację i oddech, by ćwiczyć uważność na siebie i innych. I w niemal całkowitej ciszy zaglądali do najciemniejszych zakątków swoich dusz, by poprzez zawierzenie babie wyzbyć się wszelkich pragnień do rzeczy materialnych, wszelkich dążeń do osiągania zysku, zapomnieć o telewizji, o radio i skupić się jedynie na Słowie Bożym. Guru, z którym mieszkali, był ich duchowym przewodnikiem. Zapoznawał ich z historią Wielkiego Baby, który odszedł w 2011 roku, życiem człowieka będącego nauczycielem świata, reinkarnacją Boga, znającym prawdę, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, najgłębsze sekrety i myśli swoich wyznawców, człowieka, który potrafił uzdrawiać i czynić cuda, który w trakcie swoich wykładów wyciągał z ust złote jaja. W zamian za swój trud i poświęcenie, oprócz oczywistego oddania i lojalności, zgodnie z tym, co mówi ich statut, który prześledziłem, wymagał od wyznawców przestrzegania kilku fundamentalnych zasad. Chciał, by oddali mu wszystkie swoje rzeczy, bo pieniądze przecież nic nie znaczą. Służą jedynie do realizacji celów, a jego celem jest rekrutowanie nowych członków. Chciałby do minimum ograniczyli kontakty z rodziną i przyjaciółmi. By zabierali głos tylko wtedy, gdy to konieczne, bo nadmierne mówienie przynosi więcej szkody niż pożytku. Elise żyła w tej społeczności przez 3 miesiące. Wyjeżdżała raz na miesiąc, by podbić turystyczną wizę, z której korzystała, ale zawsze wracała w to samo miejsce. Nie wiadomo, jak bardzo brała sobie do serca zalecenia swojego guru. Czy traktowała je tak samo poważnie jak inni? Niemniej z tego co wiadomo, nie była idealną członkinią sekty. Mimo zakazu przez cały okres swojego pobytu kontaktowała się ze swoją matką. Dzwoniła do niej i SMS-owała. Wysyłała też zdjęcia. A 17 kwietnia 2017 roku postanowiła opuścić wioskę i wrócić do domu, by zarobić na powrót do Tajlandii. Tego dnia, podobnie jak setki razy wcześniej, zadzwoniła do mamy na Skype'ie, ale zamiast opowiadać jej o swoim dniu, jak to miała w zwyczaju, oznajmiła, że wraca, że skończyły jej się pieniądze i musi zarobić na kolejny wyjazd. Na 19 kwietnia wykupiła już prom do portu Chumphon, skąd odjeżdżają autobusy do Bangkoku. Kupiła też bilet lotniczy do Belgii i niebawem będzie już w domu. Matka bardzo ucieszyła się z decyzji córki. Choć akceptowała jej wybory i tolerowała podróże po świecie w poszukiwaniu swojego ja, niezmiernie się za nią stęskniła i nie mogła doczekać się chwili, w której znów ją zobaczy. Rzuci jej się w ramiona i powie, jak bardzo ją kocha. 19 kwietnia jednak minął,
a Elise wciąż nie wróciła do domu. Przestała też dzwonić, wysyłać SMS-y. Bardzo ją to zaniepokoiło, ale starała się nie panikować. Córka była przecież na drugim końcu świata. Wiele rzeczy mogło się wydarzyć po drodze. Mogła nie mieć dostępu do internetu. Mógł zepsuć się jej laptop. Ktoś mógł ukraść jej telefon. Dlatego zwyczajnie nie miała jak do niej zadzwonić. Nadzieja na szczęśliwy powrót córki do domu jednak zgasła, gdy 28 kwietnia odebrała telefon, którego nie chciałaby otrzymać żadna matka. Michelle usłyszała, że jej córka nie żyje. Z coraz mocniej bijącym sercem, starając się nie zemdleć i nie tracić kontaktu z rzeczywistością, słuchała opowieści o tym, co się stało. Turyści spędzający czas na plaży, nad zatoką, zauważyli jaszczurkę, która zachowywała się bardzo dziwnie. Naprzemiennie wchodziła i wychodziła z dżungli, znikała za skałami i zaraz wracała, tak jakby czegoś pilnowała i bała się, że jej się to odbierze. Zaintrygowani tym fascynującym zjawiskiem turyści poszli za nią. A tam, wśród wysokich skał i drzew, zastał ich przerażający widok. Ciało młodej kobiety. Dziewczyna była owinięta koszulkami lub szalami, a obok niej leżał plecak, pusta butelka po benzynie i telefon. Turyści natychmiast wezwali pomoc. Na miejscu zjawiła się grupa ratunkowa z Kotao, która przewiozła kobietę do okolicznego szpitala Surat Thani. Na podstawie dokumentacji dentystycznej określono tożsamość. Była to Elise. Kilka dni później jej ciało przewieziono do Bangkoku, do policyjnego szpitala Instytutu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzono sekcję. Ustalono, że przyczyną tragedii było z całą pewnością powieszenie, że nie brały w tym udziału osoby trzecie. Gdy zdezorientowana kobieta przyleciała do Tajlandii, licząc na jakieś wyjaśnienia, raporty, dokumentacje medyczne, złożono jej kondolencje. Powiedziano, że córka zrobiła to sobie sama i oni w tej sytuacji nie mogą już w żaden sposób pomóc. Matka była w szoku. Nie mogła zrozumieć sensu ich słów i działań. Elise była szczęśliwa. Wracała właśnie do domu. Miała kupiony bilet na prom, wykupiony bilet do kraju. Nigdy nie wspominała jej ani słowem o tym, by coś się utrapiło, by miała jakieś kłopoty. Michelle, mimo oczywistego cierpienia, w odległym, odmiennym kulturowo kraju straciła przecież córkę, a teraz nie mogła przedrzeć się przez jej biurokrację. Postanowiła wziąć się w garść i dowiedzieć się czegoś więcej na własną rękę. Chciała zrozumieć, dlaczego jej córka trafiła na Koh Tao. Przecież wczesnym popołudniem 19 kwietnia wsiadła na prom do prowincji Chumpon, skąd miała złapać autobus do Bangkoku i udać się na lotnisko. Tymczasem z niewiadomego powodu wysiadła po drodze na jednym z przystanków na trasie, na wyspie, na której wcale nie zamierzała wysiadać. Co szokujące, zabrała ze sobą tylko mały plecak, w którym trzymała telefon i kilka najpotrzebniejszych rzeczy, bo reszta jej bagaży, trzy duże walizki, popłynęły dalej. Nie wzięła ich ze sobą przy wysiadaniu. Czy wysiadała w pośpiechu? Czy zrobiła tak, bo ktoś ją śledził? Przed kimś uciekała? Czegoś się bała? Zdaniem Michelle, matki 30-latki, taka hipoteza jest bardzo możliwa. Bo zaraz po opuszczeniu promu, około 15, Elise zameldowała się w dzielnicy portowej w jednym z bambusowych bungalowów Triple B w okolicy przystani Mae Head. Poprosiła o najtańszy pokój za 400 batów i zgodnie z tym, co powiedział jej pracownik przybytku, nie zrobiła tego pod swoim nazwiskiem. Wprawdzie początkowo w rejestrze gości wpisała swoje prawdziwe dane, ale zaraz, po krótkiej chwili wahania, wymazała je długopisem i zastąpiła innym. Przedstawiła się jako Elise Dupis, nie de la Mange. Tak jakby chciała ukryć swoje pochodzenie. Odmówiła też obsłudze pokazania swojego paszportu. Powiedziała, że oczywiście poda numery z dokumentu, by mogli je spisać,
ale zrobi to później. Mogło to świadczyć o tym, że chciała się przed kimś ukryć, zataić swoją obecność na wyspie. Niezależnie od tego, co nią kierowało, Elise nie było dane w spokoju przespać nocy, bo 4 godziny później, około 19 w domku o numerze H2, który wynajmowała, z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar, a ten rozprzestrzenił się na 3 kolejne pomieszczenia. Gdy przybyła na miejsce, straż próbowała go ugasić. Policja starała się ustalić źródło ognia. Spekulowała, że do tragedii mogło dojść przez świeczkę lub lampkę w pokoju Elise, ale nie mogła tego stwierdzić ze 100% pewnością. Tym bardziej, że właściciel nie chciał, by policja zajmowała sobie tym głowę i marnowała czas. Nie zamierzał składać żadnych skarg. Nie chciał odszkodowań, jako że, jak twierdził, w pokoju doszło do awarii instalacji elektrycznej. Tymczasem dziewczyna, która w jednej chwili została bez dachu nad głową, pieszo uciekła w głąb dżungli. Zameldowała się w oddalonym o 2,5 km dalej hotelu Poseidon Resort, na malowniczej plaży Tanote Bay. 21 kwietnia kupiła bilet na prom na ląd i przebukowała swój bilet lotniczy z Bangkoku do Belgii na 24 kwietnia. Zdaniem policji, właśnie tego dnia miała odebrać sobie życie. Wersja, jaką przedstawiła policja, nie przekonała matki. Kobieta zażądała raportu z sekcji i zdjęć z miejsca tragedii, by zobaczyć córkę na własne oczy. Chciała się tam udać, by sprawdzić, czy czegoś nie przeoczono, a przede wszystkim złożyć tam kwiaty, zapalić znicze, pomodlić się i powspominać swoje dziecko. Żadnej z tych próśb jednak nie spełniono, a 2 tygodnie później, wbrew jej woli i wiedzy, przeprowadzono kremację. Mimo bólu, jakiego z pewnością musiała doświadczać, nie poddawała się. Za pomocą tłumacza i ludzi ściągniętych z Belgii poszukiwała turystów, którzy znaleźli jej córkę. A gdy jej się to nie udało, postanowiła zrobić jedyną rzecz, jaka jej w tej sytuacji pozostała. Porozmawiać z przywódcą kultu, samozwańczym guru, który sprawował pieczę nad wyznawcami baby z wioski. Sądziła, że jeśli ktoś wie coś na temat stanu psychicznego jej córki z ostatnich dni, to na pewno on. W końcu mieszkali razem, rozmawiali ze sobą. Widział, jakie ma relacje z ludźmi, czy ma z kimś jakieś konflikty. Może zwierzyła mu się z czegoś, powiedziała, że ma kłopoty. Kobieta wynajęła wtedy prywatnych detektywów i w maju udała się na Koh Phangan. Niestety, gdy dotarła na miejsce, Niemca już nie było. Wobec takiego obrotu rzeczy Michelle skontaktowała się więc z władzami sekty. Liczyła na to, że wiedzą, gdzie jest, a nawet jeśli nie, to szybko go znajdą i zmuszą do mówienia, a on powie, w jakich okolicznościach Elise odeszła. Oni jednak, ku rozpaczy matki, całkowicie odcięli się od tego człowieka. Powiedzieli, że mimo iż kult Sai Baby jest bardzo popularny w kraju i mają tu aż 9 oddziałów, żaden z nich nie znajduje się na Koh Phangan. Ramana Andreasa też nie znają. Matka zwróciła się wtedy o pomoc na policję. Nakazała im poszukać i przesłuchać tego człowieka, ale znowu spotkała się z odmową. Funkcjonariusze z Koh Tao nie mogli tego zrobić z prostej przyczyny. Nie mieli jurysdykcji nad sąsiednią wyspą. Rozpacz i bezsilność matki sięgała zenitu, gdy nagle, zupełnie niespodziewanie, nad sprawą zapłonęła iskierka nadziei. Raman, samozwańczy guru kultu Baby, pojawił się w mediach i sam z siebie udzielił obszernego wywiadu na temat Elise jednej z gazet. Mężczyzna wyznał, że mgliście, ale mniej więcej pamięta ostatni dzień Elise w wiosce. Dziewczyna zachowywała się całkowicie normalnie. Była radosna i szczęśliwa. Gdy do nas dołączyła, bezustannie opowiadała nam wszystkim o swojej 6-miesięcznej podróży po Nowej Zelandii. Podróży, która bardzo ją zmieniła, bo dzięki niej odnalazła spokój i pokochała samotność, mówił. Dołączyła do nas, żeby przygotować się do powrotu do Belgii. Nie chciała tam jechać, ale musiałaby zarobić na powrót, bo koniecznie chciała tu wrócić.
Ja w tym czasie przygotowywałem się już do mojego wyjazdu. Z tego powodu nie rozmawialiśmy za dużo, ale wyglądała na szczęśliwą. To wyznanie wstrząsnęło Michelle. Przede wszystkim dlatego, że stało w sprzeczności z tym, co usłyszała od policji. Niemiec ani słowem nie wspomniał bowiem o tym, by dziewczyna miała wahania nastroju, złe samopoczucie i przebywała w szpitalu. A właśnie to próbowano jej od jakiegoś czasu wmówić. 4 kwietnia Elise próbowała wbiec na tory. Została jednak powstrzymana przez pracowników kolei i przewieziona do Instytutu Psychiatrii Somdet Chompraya w Bangkoku, gdzie przeprowadzono badania pod kątem jej stanu psychicznego. Wobec takiego obrotu spraw, kobieta, która jak dotąd za wszelką cenę starała się uwierzyć słowom policji, straciła cierpliwość. Zażądała całej dokumentacji medycznej córki z tego pobytu. Z niepodanych do informacji publicznej powodów nigdy jej nie otrzymała. Podobnie jak wcześniej raportu i zdjęć z miejsca tragedii. Nie wierzę w to, co mówi policja. Zbyt wiele wskazuje na to, że ktoś jest w to zamieszany, mówiła Michelle z nieskrywanym żalem w wywiadach. Jej głos do dziś pozostał jednak nieusłyszany. Po córce pozostały jej tylko prochy i miliony pytań, na które nie otrzymała odpowiedzi. Podobnie było z 47-letnim Niemcem. Bernd, w przeciwieństwie do pozostałych osób, o których dzisiaj mówiłem, nie był klasycznym turystą. Nie przyjechał na Koh Tao na chwilę. On tam zwyczajnie mieszkał. I to od 20 lat. Gdy po raz pierwszy zawitał do Tajlandii, poznał Oei, młodą dziewczynę pochodzącą z wyspy Koh Tao. Zakochał się w niej bez pamięci i niebawem poprosił ją o rękę. Gdy dziewczyna powiedziała tak, wspólnie doszli do wniosku, że nie wyjadą do Europy, że zostaną na Koh Tao. Wzięli więc ślub, a w 2011 roku doczekali się córki imieniem Bene. Na początku może nie było kolorowo, ale ich sytuacja materialna z każdym rokiem ulegała poprawie. Bernd od zawsze miał bowiem głowę do interesu, a jako że jego żona była Tajką, nie obowiązywał go powszechny dla obcokrajowców zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Dość szybko znalazł więc sobie dla siebie miejsce i w 1998 roku otworzył wypożyczalnię skuterów i motocykli. Było to doskonałe posunięcie, bo jeśli byliście w Tajlandii albo innym azjatyckim, równie turystycznym kraju, to wiecie, że wypożyczanie jednośladów jest tam teraz niesamowicie popularne. Dzieje się tak dlatego, bo nie dość, że może je wypożyczyć niemal każdy. Do wypożyczenia skutera zwykle nie wymaga się od turysty międzynarodowego prawa jazdy, a w razie kontroli policyjnej niewielka łapówka wystarczy. To są zdecydowanie tańsze i wygodniejsze dla codziennych aktywności niż taksówka czy osławiony tuk-tuk, czyli bardzo rozpowszechniona riksza motorowa. Szło mu dobrze, nawet bardzo dobrze, bo niebawem jego rodzinę stać było na życie, o jakim wcześniej mogli tylko pomarzyć. Kupili dom, potem kolejny. I choć to powodzenie bardzo cieszyło wszystkich jego bliskich, tak zaczęło kłuć w oczy i zapewne też kieszeń. Konkurencję. Taksówkarze i kierowcy tuk-tuków wściekali się na to, że zabiera im potencjalnych klientów. Dostawał groźby. Lokalsi go nachodzili, zaczepiali i wyzywali. Nie miał co szukać pomocy u skorumpowanych do granic możliwości tajskich władz, bo te faworyzowały lokalnych właścicieli firm. Były wobec zagranicznych biznesmenów nastawione wrogo i nawet nie próbowały tego kryć. Każde zażalenie, jakie Bernd złożył przeciwko konkurentom, natychmiast lądowało w koszu, a on zaczął martwić się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Dlatego w 2016 roku postanowił wyjechać. Przekazał swój interes w lojalne ręce pracowników i wraz z rodziną wrócił do Niemiec, do Ingolstadt, tam gdzie mieszkali jego rodzice i siostra Monika. Tęsknił jednak za pięknymi plażami, smacznym jedzeniem i słońcem, za tym, by móc cieszyć się pięknem przyrody. Los chciał, że mniej więcej w tym samym czasie rozpadło się jego małżeństwo. Nie wiadomo, czy on i jego żona wzięli rozwód. Prawdopodobnie nie,
bo choć Oei została w Niemczech u jego siostry, a on wrócił do Tajlandii, to nie mógłby założyć firmy, gdyby formalnie nie był mężem Tajki. A tak właśnie się stało. Gdy tylko przyjechał do kraju, otworzył kolejny punkt wynajmu motocykli. Tym razem na Koh Phangan, po drugiej stronie półwyspu. Być może już nigdy nie wróciłby na Koh Tao, bo jego interes rozwijał się świetnie. Ale w pewnym momencie doszły go słuchy o tym, że wypożyczalnia na rodzinnej wyspie żony przechodzi kryzys. Dlatego na początku 2018 roku postanowił tam wrócić i, jak podaje jedna z gazet, uporządkować swoje sprawy i dopiąć je na ostatni guzik. Niewykluczone, że chciał ją po prostu zamknąć. Po przypłynięciu na Koh Tao zamieszkał w jednym ze swoich dwóch domów, w samym sercu dżungli, w dzielnicy portowej Mae Head, tam gdzie rok wcześniej zatrzymała się Elise z Belgii. Być może krążyło nad tym miejscem jakieś fatum, bo 17 czerwca 2018 roku znaleziono także jego ciało. Policjanci i medycy, którzy przybyli do jego domu, niemal natychmiast wykluczyli udział osób trzecich. Stwierdzili, że przyczyną była niewydolność serca lub ukąszenie węża. Nie widząc w sprawie żadnych wątków kryminalnych, śledztwa nie wszczęli, a Bernda przetransportowali do lokalnej świątyni, gdzie spędził 3 dni. W tym czasie niemiecka ambasada skontaktowała się z jego rodziną. Byli zdruzgotani, ale też bardzo podejrzliwi w stosunku do niejasnej diagnozy, jaką im przedstawiono. Nie mogli zrozumieć, dlaczego nie potrafią tego jasno określić. Przecież powinni to sprawdzić i wiedzieć. Bernd był poza tym człowiekiem bardzo wysportowanym i zdrowym. Dbał o siebie i przez ostatnie lata był pod stałą kontrolą niemieckich lekarzy. Nie miał problemów z sercem i krążeniem. Nigdy też nie stwierdzono u niego żadnych alergii. Skontaktowali się więc z niemiecką ambasadą raz jeszcze, by zmusić władze Tajlandii do przeprowadzenia sekcji. Prosili o to, by przeprowadziła ją niejaka dr Royana Sunand, znana niezależna patolog, działaczka na rzecz praw człowieka, która niejednokrotnie zwracała uwagę świata na nadużycia ze strony tajlandzkiej policji. I to ona doprowadziła do tego, że w kraju wprowadzono w końcu metody dowodowe oparte na analizie DNA. Wbrew ich prośbom, ciało przewieziono jednak do siejącego postrach wśród turystów i owianego złą sławą szpitala Instytutu Medycyny Sądowej w Bangkoku. Bliscy mężczyzny od razu poprosili o raport. Jednak podobnie jak rodziny innych cudzoziemców, nigdy go nie otrzymali. Nie udało im się również uzyskać pozwolenia na powrót Bernda do Niemiec. Nie poddali się jednak. Usilnie przekonywali policję, że mężczyzna miał na wyspie oczywistych wrogów, że mu grożono, że lokalne władze uprzykrzały mu życie, ale ta nie wzięła sobie tego do serca. Szybko zamknęła sprawę, uznając, że musiało dojść do wypadku. Zgodnie z tym, co mówił szpital, mężczyznę ugryzł przecież jadowity wąż. Przypadków podejrzanych zgonów było na wyspie więcej. Zaledwie 3 miesiące po tym, jak ciała Hanny i Davida znaleziono na wyspie, 1 stycznia 2015 roku, doszło do kolejnej, dziwnej sytuacji. 29-letni Francuz imieniem Dmitri został znaleziony w swoim bungalowie. Wisiał, a obok niego leżał mały, złożony w drobną kostkę liścik. Iris, kocham cię. To, co chcę zrobić, wydaje się łatwe, ale wcale takie nie jest. Sprawa, choć na pierwszy rzut oka wydawała się prosta, nie była jednak aż tak oczywista, bo chłopak miał związane ręce. I to z tyłu. Siniaki zdobiły natomiast jego nadgarstki, nie szyję. Gdy te informacje wyciekły do mediów, specjaliści z całego świata zabrali się za analizowanie. Na kontrowersje nie trzeba było długo czekać. Znany kryminolog był pewny, że Dmitri, który zdaniem kolegów ledwo trzymał się na nogach, po prostu nie mógł zrobić tego sam. Policjanci nie chcieli dać się przekonać. Bronili swojej racji, mówiąc, że lina była poluzowana i chłopak mógł wsunąć w nią ręce już po. Ale chyba nikogo, oprócz nich samych, ta hipoteza nie przekonała.
Do dziś mówi się o tym, że zamieszane były w to jakieś osoby trzecie. Niemal dokładnie rok później doszło do równie podejrzanej sytuacji. 27-letni Luke, murarz z brytyjskiej wyspy White, przyleciał na Kotao 22 grudnia z przyjaciółmi, Jamesem i Nicolą. Mieli spędzić tu trochę czasu, bo aż 5 tygodni. Bawili się świetnie, a 1 stycznia Luke opublikował na Facebooku bardzo optymistyczny post. Mogę szczerze powiedzieć, że w nowym roku zamierzam spełnić swoje marzenia. Żyć pełnią życia, pić truskawkowe koktajle, imprezować na motorówce na full moon party. Żyje się raz, więc zróbmy to teraz. Pisał otagowując swoich kompanów w przygodzie, Jamesa i Nicole. Nie wiedział jednak, jak bardzo się mylił, bo tydzień później, 8 stycznia 2016 roku, pracownik hotelu Sunset Bar na plaży Sire znalazł w hotelowym basenie jego ciało. Śledztwo zostało przeprowadzone błyskawicznie i wykazało, że doszło do przypadkowego utonięcia. Wyniki sekcji, jaką przeprowadzono po raz kolejny, tym razem już w ojczystym kraju chłopaka, dały bliskim nieco inny ogląd na sprawę. Patolodzy dostrzegli bowiem siniaki i urazy głowy, o których tajskie raporty milczały. Od tej chwili rodzice Luka zaczęli wierzyć, że kaotańska policja tuszuje to, co tak naprawdę stało się z ich synem. Postanowili walczyć o prawdę, nagłaśniać ją w mediach, żądać wyjaśnień. Jak na razie bez skutku. 23-letnia Valentina pochodziła z Rosji. Przypłynęła na wyspę 11 lutego 2015 roku. Głównie po to, by uprawiać freediving, nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Miała 170 cm wzrostu, jasnobrązowe włosy i tatuaż w kształcie litery V na lewym nadgarstku. Zameldowała się w jednym z hosteli niedaleko plaży. Zapłaciła za 5 nocy z góry. Miała wyjechać 16 lutego w poniedziałek. Jednak nigdy tego nie zrobiła. Gdy nadeszła pora, by się wymeldować i zdać klucze, nie pojawiła się na recepcji. Nie było jej też w pokoju. Zdezorientowana obsługa postanowiła zaczekać, ale gdy minął dzień, dwa, a w końcu całe 4, a ona wciąż nie wróciła do pensjonatu, pracownicy poinformowali o zaistniałej sytuacji właściciela, a ten w piątek 20 lutego zgłosił zaginięcie Rosjanki na policję. Następnego dnia funkcjonariusze przeszukali jej pokój. Znajdowały się w nim wszystkie jej bagaże. Ubrania, aparat, telefon, dokumenty, a nawet paszport. Nie było jednak sprzętu do nurkowania. Okularów, płetw i ręcznika, co dało policji podstawy do tego, by sądzić, że doszło do wypadku. Sprawdzono okoliczny monitoring, zapisy z jej telefonu i wszystkie miejsca odwiedzane przez nurków. Bez skutku. Nie wiadomo, ile z tych wszystkich spraw, o których wam dzisiaj mówiłem i o tych, o których nie wspomniałem, naprawdę było nieszczęśliwymi wypadkami. Być może wszystkie. Jednak nie można zapominać o tym, że po pierwsze, sekcje ofiar przeprowadza się zawsze w tym samym szpitalu w Bangkoku, a rodziny prawie nigdy nie otrzymują z nich raportów. Po drugie, Tajlandia żyje z turystyki. Stanowi ona aż 10% całej gospodarki kraju. Jest więc uzależniona od obcego kapitału i nie może pozwolić sobie na to, by przybysze ze świata bali się tu przyjeżdżać i zamiast niej wybierali inne kierunki. I po trzecie, nie można zapomnieć też o tym, co nieśmiało, z nieskrywanym strachem, ledwie słyszalnym szeptem, mówili mieszkańcy wyspy, gdy przed sądem postawiono dwóch Birmańczyków oskarżonych o odebranie życia Hanie i Davidowi z Wielkiej Brytanii. Że Kotao rządzi gang, ludzie, których wszyscy się boją. Że żądają od przedsiębiorców pieniędzy za ochronę. Kontrolują każdy stragan, każdego sprzedawcę owoców czy taksówkarza. Stąd są one tam aż tak drogie. Niemal 10 razy droższe niż w stolicy. Sterują policją, nadzorują wszystkie budowy. Nakazują wynajmującym skutery wyłudzać od turystów pieniądze za fikcyjne szkody w sprzęcie. Napadają, palą domy i firmy tych, którzy im się sprzeciwiają,
lub nie chcą dać haraczu. Zewsząd dochodzą też głosy, że Kotao nie jest pod tym względem wyjątkiem. Podobne mafie mają grasować także w innych turystycznych miejscach. Na Phuket, Koh Samui czy Koh Phi Phi. Dziękuję za wysłuchanie tych szokujących i niezwykle tajemniczych historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze, które zawsze czytam z zapartym tchem. Szczególnie dziękuję moim wspaniałym patronom, dzięki którym kanał może się rozwijać. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce.